Liderzy Platformy Obywatelskiej odpowiedzieli, że oni nie chcą rozmawiać o przeszłości. Prawdę mówiąc, im się nie dziwię, też bym na ich miejscu nie chciał rozmawiać o przeszłości. Oni chcą rozmawiać o przyszłości, czyli chcą nam obiecywać kolejne gruszki na wieście. A w związku z tym będziemy debatować bez nich, skoro odmówili udziału w tej debacie. Bardzo miło mi jest powitać Państwa. Bardzo miło mi jest powitać pana profesora Zbytkowicza, pana profesora. Punktem wyjścia jest ta książka. Państwo Platformy, bilans zamknięcia. Może jeszcze dodam, nim oddam głos, mikrofon, kolegom, to jeszcze dodam, że jesteśmy w mieście, w którym władze tego miasta zdejmują mini pozwy lidera konkurencyjnej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, pod błahymi pretekstami wymyślonymi przez władze miejskie. W związku z tym warto również to mieć na uwadze, jak rozmawiamy o stanie państwa polskiego, że i takie metody niegodne są stosowane. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam i proszę o zabranie głosu współorganizatora tej debaty, pana Krzysztofa Ardanowskiego. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Cieszę się, że nie tylko za pomocą mediów comiesięczne konferencje z moim udziałem Państwo śledzicie, z udziałem radnych naszej Grudziąckiej Rady, ale również dzisiaj chcemy rozmawiać o sprawach poważnych. To, że Platforma się boi, to widać i po zdejmowaniu billboardów lidera naszej listy, Krzysztofa Czabańskiego, różnych nieprzyjemnych wypowiedzi pod adresem kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, no ale cóż, trudno. Wydaje mi się, że boją się rozliczenia, boją się stwierdzenia, jakie te 8 lat były, gdzie jest ta Zielona Wyspa, szczególnie w Grudziądzu można pytać i o stan gospodarki, stan bezrobocia, stan szpitala, bardzo mocno to podkreślę, nie tylko spowodowanego błędami systemowymi w Polsce, ale również zarządzaniem przez Platformę Obywatelską. Dyrektor jest jednym z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. Jest wieloletnim radnym wojewódzkim, człowiekiem zaprzyjaźnionym z marszałkiem województwa, z posłami, również posłami z waszego miasta. Dlatego odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej za stan szpitala, katastrofalny, dramatyczny stan szpitala, również jest bezdyskusyjna. Proszę Państwa, cieszę się, że są również dzisiaj z nami kandydaci z naszej listy Prawa i Sprawiedliwości. Przywitam od prawej strony pani Bożena Nadworna. Witam serdecznie. Pani Marzena Drab, znana wszystkim prezentom. Pani Iwona Michałek z Torunia. Jest Sławek Szymański z nami. Witam bardzo serdecznie. Jest również kandydat do Senatu Andrzej Mioduszewski. Witam bardzo serdecznie. Myślę, że w dyskusji każdy będzie mógł również zabierać głos. Natomiast głównym powodem, jaki nas dzisiaj tu w Grudziądzu w to sobotnie popołudnie spotyka, to jest dyskusja nad stanem państwa. Jaka jest Polska po 8 latach Platformy? Czy jest w rozsypce, czy się sypie, czy też jest, tak jak próbuje się powiedzieć, Zieloną Wyspą, krajem szczęśliwości, najlepszym okresem w ciągu kilkuset lat historii Polski? Kanwą jest książka przygotowana przez naszego przyjaciela Andrzeja Zybertowicza, człowieka znanego również tu w Grudziądzu, człowieka, który przecież niedawno kandydował do Europarlamentu ze znakomitym wynikiem. Andrzej Zybertowicz, jego współpracownicy, mam dzisiaj możliwość goszczenia jednego z nich, pana doktora Macieja Gutkowskiego, przygotowali książkę, która jest oparta o liczby, dane, fakty, bez żadnej konfabulacji. Również opinie z gazet, które przecież Prawu i Sprawiedliwości są nieżyczliwe, takich jak Gazeta Wyborcza, jak Polityka. Jest to opis stanu państwa polskiego. I myślę, że każdy powinien taką książkę mieć po to, żeby przeczytać i rozmawiać również z tymi, którzy brną w jakiejś ułudzie, w jakiejś utopii, bo ja się często spotykam. Podawałem niedawno na jednym ze spotkań przykład pani z Podbrodnicy, która mówi, jak można w ogóle mówić, że coś w Polsce źle wychodzi. Przecież to jest kraj kwitnący, bo domy ładniej wyglądają i ładne dachy na domach się pokazały. Ja mówię, ale a może porozmawiajmy o paru milionach ludzi, którzy musieli za chlebem wyjechać. O zlikwidowanym przemyśle, o upadku stoczni,
o zakupach infrastrukturalnych typu Pendolino, które śmierdzą na odległość korupcją. O wydatkach na infrastrukturę, na przykład drogową, która przekracza wielokrotnie koszty budowy autostrady w Alpach, a budujemy w płaskim, równinnym terenie. To nie chciała ze mną rozmawiać, ale mówi, że jak ktoś krytykuje Platformę, to jest nieuczciwy. Więc ja nie wiem, czy jestem głupi, czy nieuczciwy, ponieważ ja tych plusów, tych sukcesów, czy też jak to klasyk, którego kiedyś wszyscy wierzyliśmy, plusów dodatnich, za bardzo nie dostrzegam. Proszę Państwa, spodziewam się ciekawej prezentacji, ciekawej dyskusji. Ja później zapraszam wszystkich do rozmowy, do zadawania pytań, do dzielenia się również własnymi poglądami. Książka jest z tyłu do kupienia, jest również poprzednia publikacja pana profesora Zybertowicza, Trzecia Rzeczpospolita, Kulisy systemu. Pan profesor jest człowiekiem bardzo zapracowanym w tej chwili i jestem mu osobiście serdecznie wdzięczny, że przyjął moje zaproszenie, ponieważ od niedawna, od kilkunastu dni pracuję jako doradca prezydenta Andrzeja Dudy i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest bezcenna i cieszę się, że nasz pan prezydent, który gościł przecież również i tu w Grudziądzu, z wiedzy, doświadczenia i kompetencji pana profesora chce korzystać. Ja nie jestem dzisiaj najważniejszy. Zapraszam, proszę bardzo, panie profesorze. Koledzy, rozpoczynamy. Ja Górnowski zacznie za chwilę. Ja tylko jeszcze dodam, że następna debata, bo pan profesor jest tak dobry, że zgodził się na dwie debaty. Za dobry. Pan profesor jest za dobry. To proszę odnotować, będziemy tę opinię kolportować. Następna debata odbędzie się 23 października we Włocławku, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Zacznę od tego, że serdecznie podziękuję organizatorom spotkania panu kandydatom na posła za to, że zaprosili nas tutaj i dali nam, za to, że dali nam możliwość okazji opowiedzenia o efekcie, o efektach kilkumiesięcznej pracy naszego zespołu. Zacznijmy od tego, że często narzeka się w Polsce, że poziom debaty publicznej, poziom rozmowy o państwie jest niewysoki, że przerzucamy się nawzajem różnymi przymiotnikami, epitetami. I nasza książka to jest próba zaproponowania nowego stylu debatowania o państwie. Oddajmy głos faktom, oddajmy głos liczbom. Sprawdźmy w sposób możliwy do zweryfikowania, w jakim stanie to państwo jest, jakie są efekty prowadzenia polityki. I zacznę od tego, że okres niemal 8 lat rządów koalicji PO-PSL to czas szczególny. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że jest to aż 1/3 okresu 25 lat po transformacji ustrojowej. Szmat czasu. Powód drugi. Koalicja PO-PSL jako pierwsza i jak na razie jedyna wygrała po raz drugi wybory parlamentarne. W ten sposób zyskując bezprecedensowy mandat społeczny do kontynuowania swojej polityki. Po trzecie, rządy tej koalicji zostały docenione przez czynniki geopolityczne, czego efektem był awans premiera Donalda Tuska na urząd szefa Europy. Kolejny powód. W latach 2007-2013 przypadała pierwsza pełna transza unijnych środków modernizacyjnych, które koalicja ta miała do dyspozycji, aby pokierować je w ten sposób, aby wesprzeć, przyspieszyć działania modernizacyjne w naszym kraju. Ogromna pula środków, wcześniej niedostępna poprzednim rządom. Kolejny powód jest taki, że pojawiły się w dyskursie, w debacie określenia, takie jak Tusko-kraj, takie jak Zielona Wyspa, Złoty Wiek. Czy państwo istniejące teoretycznie, żeby przywołać to mniej wulgarne określenie, byłego ministra spraw wewnętrznych? W związku z czym wydaje się, że okres tych 8 lat w pewien sposób stanowi całość, całość, którą warto wyróżnić i warto opisać. W jaki sposób ją opisać? Otóż w naszej książce przyjęliśmy zasadę po owocach, ich poznacie. W związku z tym sprawdźmy, jakie są owoce owych 8 lat rządów. Zanim oddamy głos faktom, należy zaznaczyć, że aktualny stan wiedzy naukowej jest taki, że ludzie z natury są stronniczy.
My również, jako autorzy tej książki, jesteśmy stronnicze. Mamy swoje poglądy polityczne, mamy swoje systemy wartości, od których nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Nie można wziąć rozwodu z własnym mózgiem, a nasz mózg jest niewolnikiem pasji. Możemy jedynie starać się owe pasje kontrolować. I my sami sobie, jako autorzy tej książki, naruczyliśmy pewien gorset panowania nad własnymi poglądami, nad własnymi przesądami. W związku z czym, po pierwsze, staraliśmy się wykorzystywać obiektywne źródła danych, możliwie obiektywne. Takie jak uznane ośrodki badawcze, GUS, Eurostat, czy dane organizacji rankingowych o międzynarodowej renomie. Czyli po pierwsze oddajemy głos liczbom, faktom obiektywnym. Po drugie, programowo unikamy odwoływania się do opinii tych mediów, które były z założenia sceptyczne czy krytyczne wobec koalicji rządzącej. Czyli głównie powoływaliśmy się na te, które takiego założenia nie przyjęły. Stąd właśnie wiele naszych książek, cytatów z Gazety Wyborczej, z Polityki czy z Newsweeka. Po trzecie, staraliśmy się głównie cytować opinie, a nie je parafrazować czy omawiać po to, aby uniknąć zarzutu o przeinaczenia. I po czwarte, staraliśmy się przywoływać opinie ekspertów, którzy cieszyli się pewnym cenzusem czy autorytetem naukowym bądź eksperckim. Po tej uwadze oddajmy głos faktom. Więc szkoda, że nie ma kontrkandydatów, przedstawicieli koalicji rządzącej, gdyż chciałem zacząć od informacji dla nich w pewnym sensie pozytywnej. Otóż istniały pewne przesłanki faktyczne o tym, aby mówić o Zielonej Wyspie. Jeżeli przyjrzymy na skumulowany wzrost PKB z ostatnich 7 lat i porównamy różne państwa członkowskie Unii Europejskiej, faktycznie ten wzrost w Polsce był największy z tych wszystkich państw. Najmniejszy był w Grecji. Jednakże co to znaczy, że wzrost PKB był największy? Już mówiąc najprościej, wzrosła w największym stopniu wartość dóbr i usług wytwarzanych w naszym kraju. Tyle i tylko tyle. Ale w jaki sposób wzrost wartości towarów i usług w naszym kraju przekłada się na dobrostan polskich rodzin? I między innymi to poddajemy w naszej książce krytyce. Proszę Państwa, to zestawienie pokazuje nam, jaka jest siła nabywcza gospodarstw domowych różnych państw europejskich. I mimo owego pięknie wyglądającego wzrostu gospodarczego, nasz kraj lokuje się na całym końcu przed Rumunią i Bułgarią. Skoro jest tak dobrze, produkujemy coraz więcej, coraz bardziej wartościowych usług i towarów, dlaczego polskie gospodarstwa, polskie rodziny są cały czas tak biedne? Dlaczego mimo owych wspaniałych owoców wzrostu odnotowywanych przez różne ośrodki badawcze w ciągu ostatnich kilku lat zasięg ubóstwa skrajnego rośnie? W takim razie, gdzie owe pieniądze się podziały? Dlaczego, skoro państwo nam się tak ładnie rozwija, skoro środki unijne wpompowywane są w budowę dróg, w Polsce w porównaniu z innymi podobnymi krajami tak wiele jest dużych miast pozbawionych połączeń kolejowych? Warto tutaj zwrócić uwagę, że w porównaniu z naszymi południowymi sąsiadami Polska jest płaska. Nie trzeba budować tuneli kolejowych, drążąc przez skały. Owa polityka infrastrukturalna jawi się jako nieco karykaturalna, gdy zdamy sobie sprawę, że w ostatnim czasie udało się zasypać granice zaborowe, w tym sensie, że ujednolicono sieć kolejową między zaborami, ale ujednolicono ją w dół poprzez zamknięcie części połączeń w byłym zaborze pruskim. Budowa pewnych trwałych źródeł rozwoju polega między innymi na tym, że stawia się na hasło innowacyjnej gospodarki. Będziemy produkować pewne towary lepiej, będziemy robić to taniej, będziemy konkurencyjni. W ten sposób buduje się trwałe podstawy wzrostu. Niestety, pod względem innowacyjności nasz kraj lokuje się na szarym końcu europejskiego rankingu, mimo wpompowywania ogromnych środków we wzrost innowacji. I mamy paradoks. Im więcej środków wpompowywano w innowacje, tym gorzej pod względem tego wskaźnika wypadaliśmy w zestawieniu z innymi państwami Unii Europejskiej.
Więc dokąd szły te pieniądze i na co były wydawane? Okres rządów koalicji PO-PSL jest także wyjątkowy z tego powodu, że ekipa ta była bardzo pracowita, jeżeli chodzi o uchwalanie nowych aktów prawnych. Mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem ich produkcji w ostatnich latach. Ale czy to przekłada się w jakiś sposób na uproszczenie reguł funkcjonowania, na uproszczenie prawa podatkowego czy funkcjonowania? Nie. Potrzeba jeszcze więcej czasu pracy prawników, ażeby objaśnić to, według jakich zasad trzeba funkcjonować, ażeby postępować legalnie. Można to wprost nazwać pewnym przerostem regulacyjnym. Faktem niezależnym od woli i decyzji koalicji rządzącej był kryzys, globalny kryzys finansowy roku 2008. I w ten sposób tłumaczono cięcia niektórych wydatków, na przykład na ochronę zdrowia. Natomiast, jeżeli zmierzymy to, ile wydaje się na ochronę zdrowia, jako miarę względną, jako procent PKB, a nie jako wartość nominalną w pieniądzach, to okaże się, że owe skutki kryzysu gospodarczego łagodzono w naszym kraju, czego nie robiono w innych krajach, spadkiem finansowania służby zdrowia. Czyli skutki kryzysu odbijające się na PKB ułagodzono między innymi oszczędzając na naszym zdrowiu. Kiedy spojrzymy, w jaki sposób kształtowały się wydatki na służbę zdrowia, widać, że po 2008 roku one spadały. Za wcześniejszej koalicji gwałtownie rosły. Proszę Państwa, można by powiedzieć, że Polacy są zdrowym społeczeństwem i wydatki na ich ochronę, na ich opiekę zdrowotną nie są aż tak wyjątkowe, nie są aż tak potrzebne. Ale kiedy spojrzymy na średnią oczekiwaną długość życia, widzimy wyraźny podział w grupie państw europejskich. Widzimy, że znajdujemy się w ich ogonie. Brakuje nam kilku lat życia średnio do grupy państw podobnych do nas, takich jak Czechy na przykład. Proszę Państwa, jesteśmy socjologami. W naszej nauce funkcjonuje problem namysłu nad tym, w jaki sposób zmierzyć to, czy społeczeństwo działa dobrze. W jaki sposób określić, czy ludzie są coraz bardziej zintegrowani, czy że społeczeństwo się dezintegruje. Jest taka tradycja badawcza w naszej nauce, gdzie analizuje się samobójstwa jako pewien przejaw wzrostu dezintegracji społecznej. Skoro ludzie decydują się na tak desperacki krok, oznacza to, że coś na poziomie więzi czy relacji między ludźmi jest nie tak. I na mniejszym wykresie możemy zaobserwować gwałtowny, bezprecedensowy w ciągu ostatnich 25-letniej naszej historii wzrost liczby samobójstw. Z powyżej 3000 do niemal 6000. Dlaczego ludzie decydują się na tak desperacki krok? Oczywiście sytuacja w gospodarce, czy w służbie zdrowia jest tylko jednym. Jest tylko pewnym wycinkiem całego spektrum przyczyn, które mogły świadczyć o tym, że ludzie na tak desperacki krok się zdecydowali. Natomiast dlaczego liczba tych samobójczych śmierci w tym okresie była tak niewielka? Proszę Państwa, 2006-2007 rok to jest duszna atmosfera rządów PiS, tak duszna, że cała liczba samobójstw spadła. Zatem, czy nasz kraj staje się coraz lepszym, czy coraz gorszym w następstwie polityki minionych 8 lat miejscem do życia? I odpowiedzi na to pytanie udziela nam demografia. Dzietność polskich rodzin dramatycznie spada, lokując nas w pogonie Unii Europejskiej. Jesteśmy społeczeństwem wyludniającym się. Rodzi się mniej niż dwójka dzieci na jedną kobietę. W związku z tym nasz kraj się wyludnia. Następny wykres pokazuje prognozę liczby ludności w naszym kraju do 2080 roku. Zatem nasz naród, nasze społeczeństwo zwija się, degraduje się, robi się coraz mniejsze, podczas gdy inne społeczeństwa rosną, stają się coraz silniejsze. I w jaki sposób można podsumować ten zbiór faktów, o których Państwu chciałem opowiedzieć? Więc po pierwsze, faktem jest, że w trakcie minionych 8 lat w Polsce udało uniknąć się recesji gospodarczej, podczas gdy recesja ta faktycznie wystąpiła na przykład u niektórych naszych południowych sąsiadów, gdzie przez szereg lat dynamika PKB osiągała ujemną wartość. Natomiast jakim kosztem ów wzrost gospodarczy został utrzymany? Więc proszę Państwa,
kosztem degradacji infrastruktury transportowej, kosztem wydatków na nasze zdrowie, kosztem wyludniającego się kraju. Pytanie, czy tego rodzaju wydatek, czy tego rodzaju inwestycje warto było ponieść? I z tym oto pytaniem chciałbym Państwa zostawić. Dziękuję bardzo za uwagę. To PiS-u zrobiło dobrze, decydując się na debatę w poniedziałek po godzinie 20 pomiędzy panią Ewą Kopacz a panią Beatą Szydło. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy będą prowadzić pani Pochankę, pan Niecugow i pan Kraśko, wiadomo, kogo oni reprezentują i tak powiem, no już ostro, nienawidzą PiS. I chciałbym, aby któryś z panów mi na ten temat odpowiedział. Dziękuję. Natomiast to jest przede wszystkim poważne zadanie. Poważne zadanie z kilku względów. Ze względów ekonomicznych, ale też ze względów społecznych. Te wszystkie dane mówią, że w wielu dziedzinach naszego życia gospodarczego i społecznego musimy dokonać zmian. Z takim hasłem zresztą PiS idzie do wyborów i tutaj wyraźnie o tym mówi. Musimy pamiętać, że raz jest to mizeria materii, którą zastaniemy w każdych dziedzinach. No, był to określony, nie będę tu powtarzał. Ale jest też także opór materii. Opór tych wszystkich, którzy przyczynili się do takiego stanu i nadal się przyczyniają, a z drugiej strony będą chcieli bronić swoich pozycji i tego stanu, który funkcjonuje. I teraz naszym zadaniem jest przede wszystkim jak najszybciej zacząć działać, ale to nie spektakularnie, bo to można parę ruchów zrobić takich spektakularnych, ale ludzie będą oczekiwać realnych zmian, które w ich odczuciu będą poprawiały sytuację. Są pewne sprawy zagadnień traktowania obywatela, bo na dzień dzisiejszy uważam w tym gąszczu praw niezrozumiałych, każdy obywatel jest potencjalnym przestępcą, a dopiero jeśli jesteś podwieszony pod układy, to wiadomo, że ci nie ruszą. I to każdy obywatel odczuwa. Ta sfera, wydaje mi się, jest łatwiejsza do osiągnięcia. Oczywiście tu musimy mieć ludzi do tego przygotowanych. Musimy w miarę szybko, oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy mieli pełni władzę, bo tak będziemy musieli się rozdrabniać. I tutaj trzeba bardzo szybko pewne procesy. Musimy uruchomić pewne procesy, które by w sposób w miarę szybki, oczywiście to nie będzie z dnia na dzień, dawały ludziom wyobrażenie, że ten proces nastąpi. I w ten czas nastąpi taka sytuacja, ja dlatego w tym właśnie, w tym miejscu rodziła się Solidarność. Rodziła się Solidarność w tym wymiarze, że tu mieliśmy jako Warma pierwszy zakład, który zaczął strajkować pierwsze wybory, ale też miał wybory pierwszy NKZ. Zresztą tu obok jest kolega Kornalewski, który tu został wybrany delegatem na zjazd razem ze mną. Nie ma Mietka Kukuły, bo on jest w tej chwili w Stanach. Ale to nie najważniejsze. I w ten czas Solidarność, ja mówiłem tu w wymiarze lokalnym, to było powstanie narodowe. I dlaczego Solidarność szła jak taran i nam się udawało? Przede wszystkim dlatego, że potrafiliśmy z ludźmi rozmawiać, nie ocenialiśmy komuny, która była i tak dalej, ale zaczęliśmy proponować pewne zmiany i w te zmiany wszyscy wchodzili. Ja zdaję sobie doskonale, że w ten czas w naszych strukturach byliśmy nafeszerowani współpracownikami SBC-ą, ale mimo wszystko oni nie potrafili nas
tu zatrzymać. I te procesy zmian zaczęły funkcjonować. I wydaje mi się, że to będzie najważniejsze, jeśli PiS przejmie władzę, żeby ten proces uruchomić zmian i z drugiej strony pozyskać wszystkich ludzi. Ja tu już nie mówię, jaki on ma emblemat, czy on należy do Platformy, czy należy nawet do SLD, czy do PiS-u. Jeśli on zobaczy, że ci ludzie naprawdę chcą tych zmian i robią to w sposób profesjonalny i uczciwy, to ludzie w większości w to wejdą, a ci przeszkadzacze no, nawet nie będą chcieli, bo oni znajdą się w mniejszości, nie będą nam przeszkadzali. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Żeby wprowadzić z powrotem ustawę Wilczka z 1 stycznia 1989 roku. Bo dzięki tej ustawie cały świat patrzył na nas z wielkim, ale to bardzo dużym z wielką atencją na nas patrzył. I dlatego prosiłbym, abyśmy się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście nie prowadzić z powrotem tej ustawy Wilczka z 1 stycznia 1989 roku. Dziękuję bardzo. 5000 aktów prawnych, najwięcej w Unii, żaden parlament Unii nie przebił takiej ilości. Połowa tych aktów prawnych dotyczy gospodarki. To są obliczenia amerykańskiej firmy konsultingowej, która mówi, że wielkie firmy, bogate firmy, zwłaszcza międzynarodowe, które mają duże działy prawne, sobie z tym radzą. A małe i średnie firmy są przytłoczone tymi przepisami. Ale ustawa Wilczka, o której pan mówił, uchwalona w momencie, gdy premierem był Mieczysław Rakowski, uprościła życie gospodarcze i faktycznie otworzyła miejsce na przedsiębiorczość. Ale powstaje pytanie, to jest, proszę państwa, gdzieś ten moment. To jest ten moment, prawda? Jedna z najniższych liczb aktów prawnych uchwalanych corocznie. Czy można to powtórzyć? Wydaje się, z dwóch powodów nie. Po pierwsze, ona z jednej strony, ta ustawa, uruchomiła aktywność gospodarczą władzy, ale ona była zrobiona pod uwłaszczenie nomenklatury, żeby grupy ludzi, którzy czatowali na przechwycenie majątku wypracowanego przez całe społeczeństwo w PRL-u, mogli się szybko uwłaszczyć. Jak oni się uwłaszczyli, to ta liczba aktów prawnych zaczęła rosnąć. Jest jeszcze druga sprawa. Ówczesna gospodarka była o wiele bardziej prosta od obecnej i nie była częścią międzynarodowego podziału pracy. Nie było wtedy jeszcze globalizacji. Ona dopiero do Polski przychodziła. Nie było internetu. Nie było tak błyskawicznej wymiany informacji i dóbr. Nie było gospodarki informacyjnej. Wydaje się, że dzisiaj mimo tego, że ta liczba aktów prawnych musi być zmniejszona, ścięta, przedsiębiorca nie może być przytłaczany regulacjami, do tamtej formuły nie można wrócić. Ale należy pamiętać, że możemy w sposób jakby ostry, zdecydowany poprawić warunki gospodarowe. A więc pamiętamy o tamtej sytuacji, nie zapominając, że jednak ta ustawa nie tylko służyła milionom Polaków, ale służyła kilku tysiącom zaprzyjaźnionych działaczy partyjnych, ludzi związanych z SB, którzy szybko się pouwłaszczali na majątku publiczny. Absurdy, głupoty, również te, które socjologowie opisują, zostaną naprawione. Ale jednocześnie też trzeba realnie patrzeć na możliwości. Dlatego to, co zostanie zrobione, to będzie bardzo dokładny bilans otwarcia, bilans przejęcia państwa. W każdym resorcie, w każdej dziedzinie, w każdej instytucji, co zastaliśmy? Jakie aktywa, jakie pasywa, co zastaliśmy? I również społeczeństwu to pokażemy. Pokażemy, proszę bardzo, do czego te lata doprowadziły i od czego, z jakiego poziomu startujemy. Natomiast chcę uspokoić tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy PiS jest tylko taką partią, która ma jakąś ideę, czy też jest partią przygotowaną do sprawowania władzy. Jesteśmy jedyną partią, która ma dokładnie sprecyzowany, napisany program. Poprawialiśmy go co jakiś czas, bo czasy się zmieniają,
nowe okoliczności, Europa się wokół nas zmienia, otoczenie się zmienia. Ostatnio na konwencji na początku lipca w Katowicach doprecyzowaliśmy ten program. Zarówno w zakresie gospodarki, jak i spraw społecznych, rolniczych, służby zdrowia. To jest precyzyjnie napisane. Podglądamy rozwiązania z innych krajów. Na przykład Paweł Szałamacha, który będzie jednym z naszych głównych ekspertów, może również i tych, którzy będą sprawowali władzę w zakresie gospodarki, przez ostatni rok przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo intensywnie analizował mechanizmy gospodarki Stanów Zjednoczonych. Po to, żeby zobaczyć, jak sobie inni radzą, jakie działania podejmują. Więc proszę mi zaufać, jesteśmy do tego przygotowani. Ale jeszcze jeden wątek, trochę pro domo sua. Jest potrzebna, sprawna, nowoczesna, uczciwa partia Prawo i Sprawiedliwość, która ma być zapleczem dla nowego rządu i władz, ale również ma być tym elementem szybkiego ostrzegania. To nie może być partia, która zajmuje się sobą, wewnętrznymi rozgrywkami, dzieleniem się na partię jednego posła czy drugiego posła. To ma być partia, która wspiera tych, którzy idą na pierwszą linię ognia, mówiąc nomenklaturą wojskową, ale również precyzyjnie, szybko informuje stop, za daleko, ludzie tego nie chcą, tu jest, trzeba się cofnąć, trzeba pewne rzeczy wstrzymać, trzeba iść się wytłumaczyć, jest to szalenie potrzebne. Nie po to, żebyśmy mieli brak zaufania do tych, którzy pójdą sprawować władzę. Tylko ci, pracujący 24 godziny w ministerstwach, w urzędzie wojewódzkim i tak dalej, zaczynają tracić kontakt często ze społeczeństwem. A przecież to społeczeństwo wybiera ludzi po to, żeby w ich imieniu sprawowali władzę. Naród suweren decyduje. Dlatego jest potrzebna sprawna, nowoczesna struktura, która będzie z jednej strony chroniła przed nieuprawnionymi atakami, a z drugiej strony będzie szybko informowała. Również to, z czym wielokrotnie do Państwa się zwracałem tu w Grudziądzu. Nie potrzeba zwiększać ilości partii Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest tak, że wszyscy muszą się do PiS-u zapisać. Wielu ludzi nie chce, ma awersję. Wielu boi się szykan ze strony pracodawców Platformy czy PSL-u. Wielu ludzi pracuje w takich miejscach, gdzie nie wolno im być członkami partii politycznej. Ale chcemy, żeby wokół Prawa i Sprawiedliwości ogromadzili się wszyscy, którzy mają podobne widzenie świata. Podobnie widzą przyszłość Polski. Którzy są w jakiś sposób przekonani, że my jesteśmy ich nadzieją. Ludzie Solidarności, bo jesteśmy ludźmi Solidarności. I to nie dlatego, że się komuś to podoba, bo wszyscy prawie wywodzimy się z Solidarności. O tym mówił Jarosław Kaczyński, że my jesteśmy w pewnym sensie polityczną reprezentacją Solidarności. Przecież ze związkiem uzgadniane są również sprawy dotyczące wieku emerytalnego, prawa pracy i to będzie mocno podtrzymane. Zapraszam jutro na uroczystości w Tarpnie o 11 również przy okazji. Ale również środowiska związane z Kościołem, które podzielają nasze wartości, dla których chcemy Polskę zmieniać. To są środowiska kombatanckie, środowiska, które wokół pamięci historycznej się koncentrują, organizują. Wokół Smoleńska i tej tragedii, która nas spotkała. Wiele środowisk, które w Prawie i Sprawiedliwości upatrują nadzieję. Te środowiska mają szczególną rolę. Nie po to, żeby korzystać z tej władzy, która może 25 października, którą zostaniemy obdarzeni. Po to, żeby szybko informować tych, którzy będą rządzić, czego społeczeństwo oczekuje. I wydaje mi się, że to jest kierunek dobry. Jarosław Kaczyński zaprosił mnie na tą pierwszą linię frontu, jak wspominał Krzysztof. No, czyli do przebudowy polskich mediów publicznych. I to nawiązuje w ten sposób do wypowiedzi kolegi, który mówił o oporze materii. To jest delikatne określenie. Sprzeciw wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli partia wygra wybory i utworzy rząd, będzie wielki. Dramatycznie wielki. I przy tym sprzeciwie, przy tej kontrakcji wielkich, potężnych sił interesu, bardzo ważne będzie to, co nazywam osłoną medialną.
osłoną medialną przemian, które chcemy przeprowadzić, bo chcemy odzyskać Polskę dla Polaków. Opór będzie straszliwy, musimy mieć osłonę medialną do tego i jesteśmy do tego przygotowani. Projekt ustawy przekształcającej media publiczne jest już gotowy. I jeżeli będziemy mieli taką większość w parlamencie, że będziemy mogli samodzielnie utworzyć rząd, to tę ustawę przeprowadzimy w tempie najszybszym możliwym ze względów proceduralnych. Bo proszę też pamiętać o tym, że 25 mamy wybory, ale 26 Polska się niezależnie od wyniku nie zmieni. Ona się zacznie zmieniać stopniowo, jeżeli wygramy te wybory. Około miesiąca, może trochę dłużej, będzie trwała procedura powołania rządu. Później to już się zrobi grudzień, później będą święta. Tak naprawdę proszę oczekiwać pierwszych takich bardziej znaczących ruchów z Nowym Rokiem praktycznie. Proszę mieć trochę cierpliwości i nie oczekiwać, że z dnia na dzień zmienimy, ale mówimy o pewnych ruchach takich politycznych, a te prawdziwe przemiany, no to one wymagają o wiele więcej czasu. Jakie niebezpieczeństwa nam grożą z tytułu masowego zalewu muzułmaństwa? Państwa, największym niebezpieczeństwem jesteśmy my sami, którzy na 8 lat oddaliśmy władzę w Polsce nieudacznikom i ludziom, którzy marnotrawili środki. Ludziom, którzy tak zbudowali tak zwane państwo teoretyczne, w którym poszczególne instytucje ze sobą nie współpracują. Gdy razem z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pawłem Solochem, podjęliśmy przegląd sytuacji w obszarze bezpieczeństwa, okazało się, że minister spraw wewnętrznych, nominowany jeszcze przez Donalda Tuska, gdy mówił, że mamy państwo teoretyczne, które polega na tym, że poszczególne instytucje działają obok siebie, okazało się, że on mówił świętą prawdę, że dopiero pod presją autorytetu prezydenta zaczęto uruchamiać współpracę między pewnymi instytucjami, a dzisiaj widzimy, że na przykład minister obrony narodowej zaangażowany jest tak bardzo w kampanię wyborczą, bo oddelegowany został gdzieś na Polskę Południową przez panią premier Kopacz, że decyzje w resorcie są niepodejmowane, że decyzje leżą, że sprawy związane z odpowiedzialnością tajnych służb, w tym wywiadu, za rozpoznawanie zagrożeń migracyjnych nie są na czas realizowane, że w istocie na negocjacje unijne została wysłana minister spraw wewnętrznych Jarosław Piotrowska, która okazało się, że ma bardzo niewielką wiedzę o rzeczywistej skali zagrożeń. Więc głównym zagrożeniem są niesprawni rządzący, którym my, Polacy, obywatele, pozwoliliśmy wziąć kierowanie państwem w swoje ręce. W pewnym sensie, oczywiście stopień odpowiedzialności jest różny, ale jako obywatele jesteśmy współodpowiedzialni, że naszych sąsiadów, znajomych, naszych rodzin nie umieliśmy zawczasu przekonać, że oddawanie władzy PSL-owi i Platformie, jak pokazują wyniki tych badań, to jest szkoda dla Polski. Oczywiście bezpośrednio odpowiedzialni są ci, którzy zarządzają systemem bezpieczeństwa państwa, którzy zarządzają wywiadem, kontrwywiadem, Strażą Graniczną, która została, proszę Państwa, ograniczona w swoich możliwościach działania. Którzy zapomnieli o tym, że Polska istnieje lat 1000, Unia Europejska lat kilkadziesiąt i musimy się liczyć z tym, że Unia będąca dzisiaj pewnym elementem strategicznego, globalnego bezpieczeństwa Polski może okazać niezdolna do spełnienia swoich zadań i musimy przede wszystkim polegać na sobie. Nasze obawy związane z zagrożeniem falą migracyjną pokazują, że tak jak w innych obszarach państwa nie było przyjętej czy opracowanej strategii polityki migracyjnej. Sam fakt, że do Polski chce przyjechać muzułmanin i żyć w naszym kraju, może być zaletą. Przyjmijmy takie założenie.
Przyjeżdża był oficer wywiadu syryjskiego i prosi z rodziną o azyl. Dlaczego go nie przyjąć? Nie pozwolić mu piętnować swoich zwyczajów, jeżeli tylko będzie chciał współpracować na rzecz swojej nowej ojczyzny. Także sam fakt migracji osób innego wyznania niż dominujące nie jest problemem. Problemem jest brak polityki, czy brak jakiegoś pomysłu, jak ową falę kontrolować. Dziękuję. I te wszystkie sprawy, które Prawo i Sprawiedliwość chce przyjąć na siebie, wymaga mocnych struktur PiS-u. I tutaj musimy sobie spojrzeć w prawdzie, że w kujawsko-toruńskim struktury są bardzo słabe. Z dwóch względów. Wyniki w ostatnich wyborach były słabe. I niestety teraz odejście posła Giżyńskiego, odejście posła Zwonikowskiego, ale też także sytuacja w naszym grudziąckim PiS-ie. Ja jestem tego przykładem. Za obronę standardów pisowskich zostałem przez pana Zbonikowskiego z tego PiS-u skreślony. I wydaje mi się, że tutaj Jarosław Kaczyński, ja pisałem list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, ale nie będę się tym zajmował. To jest tam na internecie, może sobie to szukać. Ale wydaje mi się, że tu Jarosław Kaczyński między innymi dlatego wskazał na Krzysztofa Czabańskiego, niezależnie od jego wysokiej kultury jako człowieka, profesjonalności, jego dokonań i jest to projekt solidarności, jest to projekt sprawny i tak dalej, który ma pewne zadania, na pewno to Krzysztof powie, ale też dlatego, żeby wzmocnić te nasze struktury, które w tak krótkim czasie no zostały pozbawione dwóch liderów, ważnych liderów, liderów medialnych. Dlatego to też musimy docenić i musimy patrzeć też, wszyscy tutaj bijąc się w piersi, że musimy stworzyć silne struktury i otworzyć się, jednak otworzyć się na ludzi. Dużo ludzi młodych, grudziądzów, mogło być w naszych strukturach. A druga sprawa, trzeba wyraźnie wysłać sygnał do ludzi, do wyborców. Bo oni to obserwują. Grudziąca sytuacja, że w ramach PiS-u został wybranych 8 radnych i do dnia dzisiejszego ci ludzie nie potrafią stworzyć klubu. I tu ja nie będę wymieniał nazwisk, kto tak, ale mówię, to jest niewybaczalne. Dlatego przyjmijcie ten głos jako apel, że to jest też bardzo ważna sprawa, bo jeśli na nas, to jeśli będą zmiany, to nie będą to zmiany na szczeblu państwowym, one muszą iść w dół, a żeby poszły w dół, muszą ludzie widzieć, że są wiarygodni, kompetentni, kompetentne osoby, które te zmiany mogą podjąć. Dziękuję. Żyć wreszcie w państwie, w którym ja miałabym bardzo dużo życzeń i tych życzeń mogłabym bardzo, bardzo długo o nich mówić, ale tak, przede wszystkim chciałabym, i tu zwrócę się, pan poseł powiedział o Solidarności, o Związku Zawodowym, jako istniejącym w zakładach pracy i tak dalej. Chciałabym, żeby związki zawodowe były silną strukturą w zakładach pracy, żeby ich nie wyrzucano, a jest taki plan obecnie, prawda, Platformy Obywatelskiej, żeby każdy pracownik nie bał się zapisać do związków zawodowych. To jest po prostu wstyd, że w Polsce takie coś się dzieje. W innych państwach o dużej świadomości naturalnej, związkowej i pracowniczej zupełnie inaczej to funkcjonuje. Druga sprawa, którą wreszcie chciałabym ujrzeć, to aby nasze drogi były bezpieczne. To jest skandal, że niby jest prawo, ale jakie ono jest nieskuteczne w stosunku do pijanych kierowców. Niedawno moi znajomi stracili dziecko i wiem, jak strasznie to przeżywali i przeżywają dalej i będzie to już niepowetowana strata w ich rodzinie i małżeństwie. Natomiast chciałabym, żeby wreszcie ofiary
nie były skazywane na cierpienie, a ludzie winni przestępstwa chodzili sobie wolno i śmiali się z nich. Chciałabym również, i to dla przyszłych posłów i senatorów, aby w społeczeństwie, które się starzeje, wreszcie unormować sprawy geriatrii. Podobno czytałam, że tylko jest 7 specjalistów geriatrii w Polsce. No to jest już skandal, prawda? Trzeba byłoby się temu przyjrzeć i rozwinąć, jak to jest w państwach innych. Tak samo widziałam, to znaczy mam pielęgniarkę geriatryczną w rodzinie w Niemczech i jestem po prostu zachwycona ich opieką nad ludźmi starszymi, ale też przy okazji, aby też u nas również starszy człowiek nie bał się iść do szpitala, bo w wyniku błędu lekarskiego albo nie daj Boże jakiegoś dziwnego zastrzyku już do domu nie wrócił. Resztę rzeczy nie będę mówiła, bo naprawdę mogłabym mówić i mówić, co ja sobie marzę jeszcze w moim życiu. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, z tymi uchodźcami słabo sobie władze radzą. Raz, co się stanie za rok czy za pół roku, jak Chiny otworzą swoje granice i 500 miliardów ludzi, Chińczyków się rzuci na Europę. Co wtedy będzie? Gdzie wtedy będą szukać rozumu? Wtedy już będzie naprawdę za późno. To trzeba o tym pomyśleć i o tych uchodźcach. Niech sobie w kraju być robią i warunki do życia, a niech tu nie przychodzą. Ja jestem przeciwko. Jedno, PiS na pewno dojdzie do władzy. Mamy pana prezydenta z PiS-u. Jak PiS dojdzie do władzy, to jedno. Jedno bym życzył partii pisowskiej, która będzie miała władzę. Plunąć na tych sojuszników i na pomniki, odbudować jak najszybciej stocznie i fabryki. Sojusznikami to nasi ci są, co będą zamawiać towary i kupować od nas towary i produkty. To są sojusznicy, a nie Amerykanie, którzy miliardów chcą, bo tu chcą bazy założyć, zbrodnicze bronie wysyłać. To jest najwyższa nieodpowiedzialność dla tych, co rządzą. Nie wolno tak. Służba poborowa została zlikwidowana. Mieliśmy najlepszą armię na świecie, polską armię, do 1989 roku. Co się stało? Amerykanom pod okoń wchodzimy z grubymi miliardami, żeby nas bronili. To jest wstyd i hańba dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa. Powiedziałam tyle. Na podstawie, ze swoim współpracownikiem, na podstawie tych badań, które panowie robiliście, powiedzieć nam tak naprawdę, od czego zacząć teraz. Pan Krzysztof powiedział, że bilans dla zamknięcia czy otwarcia trzeba zrobić. Ale co dalej? Tak naprawdę społeczeństwo chce wiedzieć, od czego zacząć tą przebudowę, zakładając, że mamy większość w Sejmie. Od czego zacząć? Po pierwsze, nie mogę wyręczać rządu i po drugie, nie mam uprawnień mojego przełożonego Andrzeja Dudy, żeby radzić rządowi. Prezydent oczywiście został uformowany, jego patriotyzm, jego kompetencje jako członka Prawa i Sprawiedliwości. Ale obecnie, mimo że prezydentowi najbliższy jest program Prawa i Sprawiedliwości, jego wizja przebudowy Polski, prezydent musi na tyle, na ile to jest możliwe, zachowywać pewien dystans wobec wszystkich ugrupowań. Prezydent nie może wykluczać sytuacji, że się okaże za rok czy za półtora, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wygra wybory, popełni jakiś błąd i prezydent będzie musiał zawetować w interesie społecznym, w interesie narodowym jakąś ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Więc dla adresatem tego pytania pani kandydatki są przedstawiciele listy wyborczej. Pan Krzysztof, który właśnie wysyła SMS-a na pytanie, jak odpowiadać na to pytanie, żeby się dowiedzieć. To jest, będzie jedna z pierwszych decyzji, ponieważ społeczeństwo sobie nie życzy tego, co zostało wprowadzone. I dopiero wtedy rozpoczniemy szczerą, uczciwą rozmowę z ludźmi, jak system emerytalno-rentowy ma w Polsce wyglądać. Ile lat trzeba przepracować, czy okresy składkowe, czy nieskładkowe,
analiza poszczególnych zawodów. Ja o tym na jakimś spotkaniu w Grudziądzu mówiłem, powiem jeszcze raz. Kiedy Niemcy wprowadzali zmianę wieku emerytalnego, prace trwały 5 lat. Przeanalizowano każdy zawód, określając, czy w tym wieku człowiek jest sprawny, zdrowy, zdolny do pracy, czy też nie można powierzyć mu niektórych zawodów. I to dotyczy tak samo kobiety, która pracuje na linii technologicznej czy w sklepie, nosi skrzynki, ma zniszczone stawy, kolana, kręgosłup i nie może już pracować w tym wieku, jak i również tego, który jest pilotem, kierowcą, motorniczym. Trudno sobie wyobrazić, przepraszam bardzo, że ślepy i głuchy dziadek będzie prowadził zawód, będzie wykonywał zawód, od którego zależy bezpieczeństwo ludzi. Dlatego pomimo tego, że Niemcy wydłużyli wiek emerytalny, teraz już się z tego wycofują, to średni wiek przechodzenia na emeryturę w Niemczech jest 62 lata. Bo tyle zawodów przechodzi wcześniej. Jest oczywistym, że również trzeba pozwolić ludziom pracować, jeżeli ktoś się czuje na siłach. Jeżeli jest przydatny, ma pracodawcę, który chce go jeszcze, jego wiedzę wykorzystać, to ma prawo pracować. To wszystko wymaga wyliczeń i taką rozmowę będziemy prowadzili. Nie rozmowę polegającą na dyktacie, jak to miało miejsce, pomimo ponad 2 milionów podpisów wyrzuconych do kosza. To będzie jedna z pierwszych. Druga, tu była mowa o dzietności. Jeżeli nie zrobimy kroku, by pomóc młodym polskim rodzinom, młodym polskim ludziom, żeby rodzili więcej dzieci, to będziemy zaklinali rzeczywistość, a depopulacja będzie i załamią się wszystkie systemy emerytalno-rentowe. Bo nam się wydaje, że przepracowaliśmy ileś lat w życiu i nam się emerytura należy. W sensie moralnym nam się należy. Ale wypłacamy nie z tego, co było w postaci składek odprowadzone 30-40 lat temu. Wypłacamy z tego, co w tej chwili gospodarka wygenerowuje w postaci dochodów państwa. Jeżeli nie będzie następnych pokoleń, to nie będzie emerytur. Mówię w pewnym uproszczeniu, ale sprawa jest dość oczywista. Dlatego jedną z pierwszych ustaw, liczyliśmy, że jeszcze ten Sejm na ostatnich posiedzeniach się nią zajmie, nie zajął się, to jest 500 zł na dziecko. Nie tylko zasiłek przez rok, jak obecny rząd zaproponował. Co to? A za rok to potrzeby tego dziecka się zmienią? Nie potrzeba mu ubranek, z których wyrasta, butów mu nie będzie potrzeba, książek mu nie będzie potrzeba. Dlatego wprowadzamy 500 zł na dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Co miesiąc? Bo tak, co miesiąc. 500 zł co miesiąc. Jest pytanie o pierwsze dziecko. Z tego zrobiono wielkie halo. Zakładamy, że pracująca rodzina jedno dziecko jest w stanie utrzymać. Więc będzie od drugiego dziecka. Natomiast w tych rodzinach, które mają niskie dochody, i w ustawie jest precyzyjnie określony próg, 800 zł na osobę w rodzinie. A w przypadku rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, gdzie koszty są większe, 1200 zł. To jest oczywiste. Jeżeli to jest rodzina biedna, rodzina bez pracy, czy uczniowie lub studenci, to będzie na to pierwsze dziecko do 500 zł. Co miesiąc. Co miesiąc. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. I to jest wyliczone na to stać. Ja wiem, często są pytania takie. Panie, obiecyłaś, to każdy potrafi, a z czego weźmiecie? To jest wyliczone i na to państwo stać. Jeżeli tego kroku nie zrobimy, to będziemy obserwowali starzenie się i za chwilę okaże się za lat kilka, że zabraknie dla wszystkich, którzy żyją. Dlatego społeczeństwo musi taki ciężar podjąć. Jest jeszcze szereg ustaw, które będą jako pierwsze wprowadzane w tym pierwszym pakiecie, o którym Krzysztof Czabański mówił, który ruszy bardzo szybko. I jedno zdanie, i chciałbym już tego tematu więcej nie kontynuować. Nie spotkaliśmy się dzisiaj, żeby dokonywać sądu nad prawem i sprawiedliwością. Ja po to zostałem między innymi powołany przez Kaczyńskiego, żeby również w naszym okręgu wyborczym przeanalizować poszczególne powiaty, również i Grudziądz. I określić, jak doprowadzić do sprawności partii, która jest niezbędna, żeby ekipa, która pójdzie do rządu, miała silne zaplecze, wiarygodne zaplecze, zaplecze, które nie będzie się zajmowało sobą, tylko będzie zapleczem dla tych rządzących, a jednocześnie będzie tym systemem szybkiego reagowania i ostrzegania. I takie struktury wprowadzimy. Zaprosimy bardzo wiele osób, które nie utożsamiały się z obecnym PiS-em. Zaprosimy i myślę, że ten proces naprawczy będzie i dla PiS-u, ale przede wszystkim dla społeczeństwa bardzo potrzebny. Również przykład, który pan podał. Nie ma gdzieś pana Przybylskiego, proszę. Jest, przepraszam. Siedzi i słucha. To jest przed namierzeniem.
To, że kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości nie utworzyli do tej pory klubu w Radzie Miasta, to jest skandal. I to zostanie doprowadzone do skutecznego rozwiązania. Niż się spodziewają nasi rywale z Platformy. Otóż, jeżeli pan kandydat pozwoli mi mówić, to ja będę mówił. Te szybkie zmiany to będą dotyczyć mediów publicznych. Otóż dla ludzi w rodzaju Tomasza Lisa nie będzie tam miejsca i to się zmieni z dnia na dzień. To państwo obiecuje. Druga uwaga do naszego kochanego profesora, zbyt łagodnego i zbyt dobrego, jak o sobie mówi. Otóż pan prezydent będzie musiał się bardziej chyba zaangażować, podejrzewam, ponieważ opór materii będzie straszny. I tu myślę, wszystkie siły będą musiały działać na rzecz zmian w Polsce radykalnych, prowadzonych impulsami od góry, ale które muszą znaleźć odzew na dole i na średnich szczeblach. Nie będę zabierał socjologom chleba, więc nie będę tego kontynuował. Pokazuje, że mamy w Polsce całą grupę służb, które ani nie są dobrze zadaniowane, czyli władze państwowe nie stawiają ich celów pracy, ani nie są dobrze nadzorowane, czyli te służby robią pewne rzeczy, nad którymi kierownictwo państwa nie panuje i wreszcie nie są koordynowane. I postuluję w tym tekście powrócenie do koncepcji, która była wypracowywana w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego podległy ministrowi świętej pamięci Zbigniewowi Wassermanowi. To jest koncepcja, żeby różne służby, w Polsce mamy tych służb sporo. Pewne uprawnienia do tajnych działań ma policja. Mamy agencję wywiadu, która powinna działać za granicą, ale za bardzo się interesuje sprawami w kraju, proszę państwa, bo to jest łatwiej, tak? Niż na obcym terenie dawać sobie radę. Mamy agencję bezpieczeństwa wewnętrznego, której niektórzy funkcjonariusze mówią, ile jest służb w tajnych służbach, mają na myśli to, że są tam goście od ochrony informacji, od zakupu mebelków, od wydawania certyfikatów bezpieczeństwa osobowe, do dopuszczają do tajemnicy, ale tych, którzy monitorują zagrożenie i osobiście prowadzą źródła osobowe w sytuacjach niebezpiecznych, ich prawie tam wcale nie ma. Mamy dwie służby podległe ministrowi ochrony narodowej, pewne uprawnienia do działań tajnych ma pion w Straży Granicznej, w Służbie Celnej, mamy wywiad skarbowy, mamy żandarmerię wojskową, mamy pewien pion wywiadu w Sztabie Generalnym. Wszędzie tam prowadzone są działania typowe dla służb specjalnych i przez nikogo w ostatnich latach nie były one koordynowane. I bez wątpienia elementy opcji zerowej będą musiały być zastosowane, bo jakość pracy w niektórych z tych wymienionych przeze mnie służbach jest tak żenująca, że są to wyrzucane w błoto pieniądze. Ani Donald Tusk, ani Bronisław Komorowski nie trzymali służb pod kontrolą i nie dawali im zadań związanych z naszym interesem narodowym i bezpieczeństwem. Więc w tym krótkim tekście sygnalizuję te sprawy. Wydaje się, że trzeba zrobić to, co planował minister Wasserman, powołać Ministerstwo Ochrony Państwa, które będzie to wszystko koordynowało. Ale czy tą drogą pójdzie, to tego nie wiem. Ja powiem się jako badacz, który ma doświadczenia z doradzania wcześniej. Ja nie prezentuję tu stanowiska prezydenta. Stanowisko, kierunki reformy na pewno będą przez nową panią premier, jeśli państwo potraficie dostateczną liczbę osób Gruziądzu zachęcić do właściwego głosowania i prezydenta wspólnie uzgodnione. I teraz pytanie o Gruziądz. Proszę państwa, my jako badacze oczywiście możemy bawić się w spekulacje, ale jeśli byśmy chcieli z panem doktorem Maciejem Górnowskim zachować się profesjonalnie, to musielibyśmy przeprowadzić badania ankietowe, przeprowadzić rozmowy, przeanalizować statystyki, jakie są wskaźniki wykształcenia, wskaźniki dochodu, jak wyglądała ewolucja, zmiana poglądów politycznych w różnych wyborach.
jaki jest poziom edukacji, w jakich uczelniach Grudzianie się uczyli, co studiowali. Dopiero mając taką mapę danych konkretnych, moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja jako, już nie jako koniecznie jako sprzedawca, a jako obywatel mogę powiedzieć tak. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za jakość myślenia naszych kolegów w pracy, naszych rodzin, naszych sąsiadów. Jeśli część mieszkańców Grudziądza dało się nabrać na propagandę nie róbmy polityki, jeśli nie potrafimy zachęcić do rozmów o sprawach publicznych naszych dzieci, wnuków, sąsiadów, kolegów, jeśli nie wykorzystujemy momentu, gdy ze szwagrem testujemy sprawność wódki na niszczenie przez nas organizm, bo my wódkę bierzemy i niszczymy przed naszymi organizmami. I jeśli w tym momencie nie próbujemy szwagra przekonać, do czego prowadzi kontynuacja rządów opisanych w naszej książce, no to jest nasze zaniedbanie, że nie wykorzystujemy okazji integracyjnych, jakie przynosi ze sobą życie towarzyskie. Tyle mogę powiedzieć jako obywatel. Z panią rozmawiałem. Ja powiem tak, w Prawie i Sprawiedliwości jest dość duża specjalizacja. Są ludzie, którzy się na tym znają. Ja szczerze powiem, nie jestem w stanie precyzyjnie powiedzieć, jakie są nasze rozwiązania, ale chcę wskazać, że te osoby, które tym się zajmują, pani profesor Józefina Hrunkiewicz, czy pani Elżbieta Rafalska, czy jeszcze kilka osób, to są nie tylko osoby bardzo wrażliwe na ludzką krzywdę, ale przekonane, że trzeba zmniejszać wykluczenie społeczne również tych osób, które nie z własnej winy sobie w życiu nie radzą. Przecież tym na tym polega i kultura, i tożsamość, i wspólność, i pewna więź społeczna. Oczywiście, pani zresztą też wielokrotnie o tym mówiła, jak się spotykaliśmy, że mamy przykłady ludzi absolutnie zdrowych, którzy sobie załatwili. Załatwili sobie renty, załatwili świadczenia i się śmieją z nas wszystkich. Mówi się na tak zwanym mieście, jakie są cenniki na przykład. Więc tu trzeba wyważyć i wytępić patologię, ale od tego jest potrzebne również silne państwo. Wytępić patologię załatwiania i dać autentyczną pomoc tym, którzy sobie sami nie poradzą. I to nie ma być symboliczna pomoc, tylko taka, która pozwoli godziwie żyć w społeczeństwie i realizować swoje również marzenia i cele życiowe. Sprawa Grudziądza, pan profesor odpowiedział, ale ja z dwóch stron bardzo krótko chcę odpowiedzieć. Platforma z uporem maniaka od paru lat lansuje tak zwany rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, polegający na tym, że 9 największych miast w Polsce ma się rozwinąć. Tam mają być wpompowane wielkie pieniądze, one się mają nazywać metropolie. Nie ma dodatkowych pieniędzy europejskich na te metropolie. Jest 5% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na miasta. Więc jeżeli dostaną metropolię, to trzeba komuś zabrać. Trzeba zabrać Grudziądzowi, Włocławkowi, Inowrocławowi i mniejszym miastom, tym tam, które mają po paręnaście tysięcy mieszkańców. Cudów nie ma. Tu trzeba zabrać, żeby wpompować w metropolię. Stąd jest taki spór między Bydgoszczą a Toruniem, który państwo obserwujecie, bo Bydgoszcz mówi, my sami chcemy być metropolia i z tego dobrobytu skorzystać. Toruń mówi, to jest głupie, jeżeli w ogóle metropolia ma powstać, to musi składać się z dwóch miast. My uważamy, że w ogóle mechanizm metropolitalnego rozwoju jest niepotrzebny. My jesteśmy zwolennikami rozwoju zrównoważonego, polegającego na tym, że ludzie decydują o tym, gdzie chcą mieszkać, a obowiązkiem państwa jest starać się wyrównywać szanse życiowe, warunki w postaci infrastruktury i tak dalej. I wtedy takie miasta nie będą na tym cierpiały, tylko wprost przeciwnie, będą się rozwijały. Natomiast pytanie miało również drugi podtekst. Co z miastami, które są opanowane przez Platformę, które są bastionami Platformy? Ja bym to nawet rozszerzył. Jest wiele mniejszych miast, takich jak Lipno, jak Brodnica, może nie Lipno, ale powiatów, które są opanowane absolutnie przez PSL, gdzie ludzie bez zgody PSL-u boją się oddychać. One nie będą w żaden sposób szykanowane, żeby była sprawa jasna, bo szykany dotknęłyby ludzi przede wszystkim, ale skończy się królestwo, załatwianie tego typu działania, które nie wynikają z prawa i przepisów prawa, tylko ze znajomości w układzie władzy. Natomiast co można zrobić? Ano to, co pan profesor przed chwilą powiedział. Społeczeństwo musi się obudzić i zacząć tym władzom w tych miastach patrzeć na ręce, punktować, domagać się wyjaśnień, określać,
precyzyjnie, czego oczekują. Mnie się wydaje, że społeczeństwo Grudziądza w dużej mierze śpi. Panowie, piszecie o tym, że są dwie Polski i w różnych płaszczyznach to rozpatrujecie. Można to jeszcze na to spojrzeć z perspektywy tego pytania o Grudziądz. Czyli z perspektywy takiej, jest świat wytyczony autostradami od Warszawy do Gdańska, czy od Warszawy do Poznania, czy do Łodzi. I jest świat, który się zaczyna, jak się zjedzie z autostrady. To jest zresztą, to jest świat najczęściej zapomniany. Polska zapomniana. To jest tak na marginesie propozycja, żebyście panowie napisali taką książkę o Polsce zapomnianej. O Polsce, która istnieje po zjeździe z autostrady. Trochę najpierw do końca tą przeczytaj. No tak, ale dostałem ją dopiero dzisiaj. To daj mi trochę czasu. Jeszcze jedno zdanie. Proszę Państwa, o tym, że społeczeństwo Grudziądza śpi, ja przekonuję się przyjeżdżając tutaj co kilkanaście dni. Robimy konferencje prasowe, gdzie użeramy się z panem Malinowskim, z władzami miasta. Natomiast jakiegoś wielkiego odzewu w społeczeństwie Grudziądza ci nasi przedstawiciele, którzy tu próbują domagać się od władzy, żeby była władzą służącą ludziom. Żeby prezydent miasta i ekipa Platformy się wytłumaczyła ze różnych działań, sprzedaży bloków z ludźmi razem, różnych działań, które są niezgodne z prawem i z dobrymi obyczajami. To ci nasi radni, którzy wspólnie ze mną odbywają konferencje, którzy protestują, którzy organizują ludzi, robią dużo, ale myślę, że zdecydowanie więcej ludzi powinno się w to wszystko angażować. Ja do takiej współpracy i teraz na etapie wyborów, jeszcze parę dni zostało, ale również i po wyborach zachęcam. Problem jest zrównoważenie budżetu państwa. To znaczy nie tylko państwa, ale i budżetów terenowych. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, że wydatki przekraczają dochody i wtedy jest deficyt budżetowy. Ja mam w związku pytanie z uwagi na to, że nie znam pisowskiego tego programu. Chciałbym się spytać, czy w swoim programie PiS ma zapisane to, co mówił pan Korwin-Mikke. Czy uważa, że w dalszym ciągu powinna obowiązywać zasada, że dochody mogą, że wydatki mogą przekraczać dochody? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie też takie. Czy państwo w swoim programie, ja mówię o PiS-ie oczywiście, mają sprawę likwidacji podatku Belki? On już funkcjonuje w Polsce, jak dobrze pamiętam, no 11-12 lat, jak czerwoni byli u władzy mniej więcej. I mam jeszcze to pytanie, czy PiS ma, co myśli o tym podatku? Dalsze pytanie to chciałbym skierować nie do pana Czabańskiego, bo stanowisko pana Czabańskiego ja znam, ale szczególnie pana profesora, do pana profesora. Co sądzi o tym, że pan Rotfeld został członkiem Rady tej prezydenckiej, Rady Rozwoju pana prezydenta? To jest jedno pytanie, kolejne pytanie i następne. Czy jaki scenariusz przewiduje PiS, gdy nie dostanie bezwzględnej, czy samodzielnie nie potrafi, nie będzie, będzie mu stworzyć rządu? I tu chciałbym konkretną odpowiedź. Jaki scenariusz jest przewidziany? I jeszcze jedno pytanie, znaczy może jeszcze tyle pytania, ale może i tak. Do pani, która kandyduje z drugiego miejsca na liście. Dlaczego pani w swojej gazecie, którą szczytnie przeczytałem i troszkę zbulwersowany byłem, hasła uznanie dla pana Zalewskiego, że bardzo dobrze zarządza w mojej ocenie, przepraszam, bo nie ma jeszcze po wynikach, po ostatnich zajęciach, które słyszałem. Dlaczego pani pokazała się na zdjęciu z panem prezydentem Zalewskim? No jak muszę panie powiedzieć, znając przyszłość pana Zalewskiego, to nie jest człowiek z mojej bajki. Jeśli walczymy z przeciwnikiem politycznym, to musimy to robić merytorycznie i musimy być wiarygodni. Jeśli posługujemy się tutaj
ja powiem wprost, Andrzejem Wiśniewskim, to w ten czas nie jesteśmy wiarygodni, bo to jest człowiek z tej samej grupy. I dlatego, a następna sprawa, nie powinniśmy bić piany, tylko powinniśmy wychodzić z propozycjami konkretnymi. Uważam, że PiS jest stać w Grudziądzu, żeby wystąpić z konkretną propozycją, na przykład uzdrowienia szpitala. Nie wolno mówić, jeśli pan Wiśniewski mówi, że on nie widzi jak gdyby sposobu uzdrowienia szpitala, a bez przerwy to atakuje. Proszę Państwa, tu trzeba dokonać pewnej zmiany. Jeśli wyjdziemy do społeczeństwa Grudziądza z konkretnymi propozycjami, w ten czas jesteśmy w stanie ich przekonać. Dziękuję. Dzisiaj się zastanawiamy z najwybitniejszymi w Polsce specjalistami, z ludźmi, którzy będą na pierwszej linii walki, takie jak Krzysztof Czabański. Co należy robić? Dajmy pokój rozliczeniom w Grudziądzu. One się odbędą. O tym i mówiłem, o pewnej niedomodze, która w zasadzie od lat jest, powiem, tolerowana. Mianowicie o tym, aby Prawo i Sprawiedliwość utworzyło w skali całego kraju doskonały system informacyjny, informujący. Mówimy tutaj o gazecie. Prezydent Duda, Andrzej Duda, jest dzisiaj prezydentem w dużym stopniu dzięki przekazowi medialnemu, ale informatycznemu. Dzięki internetowi. Internet, Facebook, Twitter uwolnił system informacji, przepływu informacji. Ta droga stała się tymi drzwiami, które pomogły zwyciężyć. To, że dzisiaj PiS ma takie efekty w skali całego kraju, to jest brak rzetelnej informacji. Nie myślę wcale o informacji odgórnej, o tym, co dzieje się u góry. Nie myślę o gazecie, która pokazuje przywódców, szefów, najważniejsze osoby w państwie, ale myślę o lokalnej prasie. Każde miasto powyżej 5-10 tysięcy mieszkańców powinno mieć prasę lokalną, która w sposób zdawkowy pokazywałaby to, co się dzieje najważniejszego u góry, ale w głównej mierze mówiła o problemach lokalnych. To może być prasa czarno-biała, ona nie musi być kolorowa, to nie musi być papier kredowy, ale teksty muszą być mądre, prawdziwe, rzetelne i pokazujące w sposób rzetelny całą prawdę. I wtedy będzie nam wszystkim łatwiej, bo tak szukamy winnych. Ale pan prezydent, bo po pierwsze Narodową Radę Rozwoju, po drugie powiedział, że jednym z jego podstawowych zadań, jeśli nie podstawowym na najbliższe lata, jest odbudowy wspólnoty. Pan Rotel był ministrem spraw zagranicznych, jest wyrazicielem sposobu myślenia części środowisk komunistycznych. My nie chcemy wysłać ich za granicę, my nie chcemy zamienić ich w emigrantów. Chcemy z nimi rozmawiać i przekonać ich do naszego rozumienia interesy narodowe. Prezydent chce, żeby także przedstawiciele tych ugrupowań, które oceniane są przez Prawo i Sprawiedliwość i samego prezydenta, krytycznie. Jest na przykład wśród reprezentantów jest marszałek naszego województwa i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Czy prezydent w ten sposób nie mówi, że akceptuje rządy Platformy i PSL od Pawełna, ale ludzie, którzy głosowali na te ugrupowania, nie wyemigrują z Polski. Nie chcemy, żeby wyborcy tych partii wyemigrowali z Polski. Chcemy, żeby byli obok nas, żebyśmy z nimi rozmawiali, żeby mieli prawo głosu, przedstawienia swojego punktu widzenia i żeby otworzyli się na nasze argumenty, jak chcemy Polskę zmieniać. Jeśli ta zmiana ma być dobra, to nie może być to zmiana wykluczająca. Dlatego prezydent Andrzej Duda podjął coś, co może być dla części elektoratu, dla części jego wyborców trudno zrozumiałe. Ale odważny polityk nie tylko słucha głosu wyborców, ale w trudnych sytuacjach potrafi także im przeciwstawić, przedstawiając na przykład ustami swojego doradcy argumenty. Ja Państwu te argumenty tutaj przedstawiłem, a na inne z pytań odpowie Krzysztof Czabański, który ma ten plus, który jednocześnie jest minusem, że nie będąc uwikłany w lokalne pewne sytuacje, przedstawia perspektywę ogólnokrajową. Ja z iloma szablami, czyli z iloma mandatami, osadzonymi regionalnie, jak Andrzej słusznie powiedział, ale też one mają służyć przede wszystkim sprawie narodowej, czyli stworzeniu
rządu samodzielnego lub koalicyjnego na rzecz gruntownej zmiany Polski. Ale z kim, to proszę mnie nie pytać. Bo jeżeli nie będzie samodzielnej większości, to rozważania te będą podporządkowane realiom parlamentarnym. Ale z jednym jeszcze zastrzeżeniem. My idziemy do 25 października zdecydowanym kursem, że mamy wygrać samodzielnie. I mamy przez te dni się sprężyć. Krzysztof potem Ardanowski też mówił, mamy jeszcze ten czas wykorzystać po to, żeby, profesor Zbartowicz też o tym mówił, żeby przekonywać swoje środowiska, swoich znajomych, na różnymi metodami, także towarzyskimi, przekonywać do tego, że warto pójść na wybory, trzeba pójść na wybory, bo jeżeli pójdziemy większą gromadą, to wygramy, a jeżeli nie pójdziemy, to panowie za parę lat napiszecie ciąg dalszy tej książki. Oby tego nie było. Proszę Państwa, żeby nie było tak, że ktoś pożałuje piwka dla szwagra, szwagier nie zagłosuje i tu z Grudziądza zabraknie tego jednego mandatu, mandatu zabraknie, żeby była samodzielna większość do reformowania Polski. Więc proszę, proszę cały tydzień, żeby pomyśleć, z kim warto się napić od serca i go przekonać. Pan Zalewski, Michał Zalewski, prezydent Torunia, mnie poparł. Oczywiście bardzo ważne, dlatego że prezydent miasta Torunia, Michał Zalewski, to jest bardzo dobry gospodarz. Ja bym życzyła Grudziądzowi takiego gospodarza. On potrafi, proszę Państwa, porozumieć się z każdym bez względu na jego poglądy dla dobra miasta i jego mieszkańców. I o takich gospodarzy my zabiegamy. Takich gospodarzy chcemy. I ja uważam, że moje doświadczenia współpracy z panem Michałem Zalewskim mogą się bardzo przełożyć dobrze na współpracę z wszystkimi prezydentami, burmistrzami regionu. Po prostu tak uważam. Naprawdę, szczerze mówiąc, pan Michał Zalewski to jest osoba, która... Ja bym życzyła każdemu miastu takiego gospodarza. Proszę, bez względu na to pan mówi, że jego przeszłość, każdy ma jakąś przeszłość, tak? Natomiast w tej chwili naprawdę życzę Grudziądzowi takiego gospodarza. Dziękuję. Będzie taka możliwość, żebyśmy mogli, bo jeśli PiS wygra wybory, czego mu z całego serca życzę, żeby miał nie tylko większość, ale większość konstytucyjną, czy byłaby możliwość, żeby były transmitowane tak, jak to kiedyś było, może nie w całości, ale częściowo, transmisje z obrad Sejmu, bo teraz ich nie ma. My nie wiemy, co mówi poszczególny poseł, o czym mówi, czy czasem nawet nie wiemy, jakie są konsekwencje danych rozmów posłów. My po prostu nie znamy. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę mam taką, czy jest coś takiego przewidziane do rozpatrzenia. Ja może podam przykład, to może będzie bardziej obrazowo to, co chcę powiedzieć, niż ja bym miała to sprecyzować. Znam osobę, która, bo to chodzi o sprawy emerytury czy renty. Jest osoba, która przepracowała 47 lat w budownictwie. Sama kserowała świadectwa pracy i mam wszystkie świadectwa pracy. Na świadectwach pracy jest odnapisane, że są odprowadzane składki. W ZUS-ie nie ma odprowadzonych składek. I w ogóle jest niezgłoszony do ubezpieczenia. I teraz stanął, bo już jest człowiekiem bardzo spracowany, by nie przepracował do 67 lat, bo ma dopiero 64. Jest osobą ciężko pracującą na tej budowie i nie ma po prostu możliwości czegoś do ustalenia emerytury czy renty. A teraz następna sprawa. Ja rozumiem, że ci, którzy będą chcieli, będą mogli pracować, no tak długo będą chcieli. Ja myślę, że to będą już osoby, które będą chciały pracować, to będą pracowali ci, którzy nie mają ciężkiej pracy fizycznej. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Tak, oczywiście jest kanał w ogóle taki parlamentarny i dużo jest, powstaje wiele kanałów, będzie więcej, bo to rozwijają się te kanały cyfrowe. Nie ma żadnych powodów, żeby nie było transmisji.
non-stop. Również one są dostępne w internecie i będziemy jako media publiczne, jeżeli je my będziemy zmieniać, to będziemy też je wprowadzać w obieg sieciowy. To jest oczywiste, bo taka jest przyszłość tych mediów. Ale pani pytanie też nawiązuje do tego, o czym pan mówił o rynku mediów lokalnym, bo tu chodzi o rzetelną informację przede wszystkim. I w planach PiS-u oprócz reformy mediów publicznych jest położony nacisk na to, żeby wesprzeć wszelkie inicjatywy, polskie inicjatywy, przedsięwzięcia istniejące lub już istniejące lub powstające na tym rynku medialnym, żeby wesprzeć podatkowo, prawnie, każdym sposobem możliwym, tylko musimy tu brać pod uwagę oczywiście prawodawstwo, regulacje partnerskie, więc trzeba tutaj postępować bardzo rozważnie, ale to jest jeden z naszych głównych celów, dlatego że uważamy, podobnie jak pan to mówił, że to jest sposób na budowanie więzi wspólnotowych na różnych szczeblach, tam bardziej lokalnych, mniej lokalnych. W każdym razie media lokalne i wspieranie jest jedną z metod na uzyskiwanie właściwie takich, nie wiem, na rozwój obywatelskości po prostu. Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Będziemy powoli kończyć. Krzysztof za chwilę też się, jak sądzę, z Państwem pożegna, być może jeszcze odpowiadając na jedno z pytań. Bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu za przybycie i bardzo proszę, żeby 25 ze wszystkimi znajomymi i rodzinami stawić się w lokalach wyborczych. O mojej postawie względem Platformy Obywatelskiej i tego wszystkiego, co Platforma robi z naszym miastem, to jak najbardziej się zgadzam z panem. Wielkie manifestacje nauczycieli, 50 tysięcy osób, byłem tego świadkiem i widziałem wielką determinację nauczycieli, całego środowiska nauczycielskiego. Pani Iwono, panie profesorze i do ciebie Sławku mam pytanie. Jak państwo widzicie cofnięcie tych idiotycznych ustaw dotyczących oświaty, przede wszystkim sześciolatków oraz tych spraw związanych ze szkołą, głupich takich jak kupowanie sznegów w szkole i tym podobne. Nie tylko wyposażenie w pewien zasób wiedzy, która pozwala rozumieć zmieniający się świat, ale również uczenie i wychowywanie do wartości, które nas będą wzmacniały jako wspólnotę. To jest troszkę to, o czym chcę już absolutnie na koniec powiedzieć. Jednemu się nie podoba Zalewski, drugiemu się nie podoba Malinowski, trzeciemu się nie podoba ktoś z PiS-u. Każdy ma własne poglądy na przyszłość. Każdy ma jakieś doświadczenie życiowe. Pewnie wielu z nas ma to doświadczenie prawicowe, solidarnościowe, kościelne. Ale nie odmawiajmy innym prawa do prezentowania własnych poglądów. O tym mówili również moi koledzy. My chcemy współpracować, nie ustępować, nie godzić się na głupotę i dyktat, ale zaproponować współpracę w odnowieniu państwa, w odnowieniu Polski i Polaków, wszystkim, których również jakieś dobro dostrzegamy. Jeżeli ludzie są dobrymi gospodarzami, to dlaczego ich tępić? Mnie się też nie podoba to, że po 89 roku bardzo wielu ludzi dawnego układu wypłynęło, porobiło kariery i wielu z nas ma żal o to. Natomiast my chcemy, nie robiąc żadnej grubej kreski, żeby była sprawa jasna, ale chcemy zaprosić do budowy nowej Polski również ludzi, którzy nie ze wszystkim, nie we wszystkim się z nami zgadzają. Ale przede wszystkim oczywiście chcemy wygrać te wybory, chcemy wygrać samodzielnie i dlatego ja bardzo mocno Państwa zapraszam i zachęcam jeszcze do pracy przez te parę dni, do pracy nad wyborach, nad naszym sukcesem. Mamy bardzo dobrą listę. Lista jest złożona z ludzi zarówno starszych, z doświadczeniem medialnym, jednym z najbardziej nam potrzebnych w przyszłości, takim jak Krzysztof Szabański, z
doświadczeniem samorządowym, tak jak Marzena czy Sławek, doświadczeniem w pracy administracyjnej. Mamy ludzi młodych, bezkompromisowych, którzy pokazali, jak twardo potrafią walczyć również z tym, czego ludzie nie akceptują. Myślę tutaj o Bożenie, która walczy z wiatrakami i jej mąż z farmami wiatracznymi w okolicach Radzynia. Jest osobą absolutnie uczciwą i bezkompromisową. Mamy ludzi, i to absolutnie nie zabrzmiało, jeszcze wrócę do Sławka jako coś krytycznego. Jego nonkonformizm, jego niegodzenie się na zło, na patologie, jakie również w Grudziądzu są, to jest pozytywne, tak rozumiem to, co pan profesor powiedział. Proszę państwa, mamy kobiety, mamy mężczyzn. Mamy ludzi o różnych profesjach, różnych kompetencjach, różnych umiejętnościach. Jeżeli ktoś mi powie, że nie ma na kogo głosować na liście Prawa i Sprawiedliwości, to po prostu nie zna tej listy, albo jest człowiekiem nam niechętnym, albo głupim. Mamy ludzi doświadczonych. Mamy ludzi młodych, pełnych zapału, którzy czasami jeszcze nie wiedzą, że nie wszystko da radę rozwiązać. To też jest. Ale to jest zaleta młodości. Więc zachęcam do tej wytężonej pracy. Chcę również jeszcze do wątku szpagra i piwa wrócić. Trochę ten wątek się tu przewijał jako pewne zadanie nie przekraczające możliwości każdego z nas. Jeżeli się spotykamy z kimś znajomym, z kolegą, z przyjacielem, a lubimy przecież biesiadować, lubimy rozmawiać ze sobą, to przekonajmy chociaż jednego. Często myślimy tak, a co tam jeden głos? To chcę wam podać przykład sprzed paru lat ze Świecia. Kandydowało dwóch kandydatów na burmistrza. Obecny, który wygrał, i przedstawiciel nasz solidarnościowy. Ten, który wygrał, wygrał różnicą jednego głosu. W sporym mieście jednego głosu. Wygrał taka demokracja. Przeliczono jeszcze raz, wygrał. Okazało się, że jego szwagier dzień wcześniej sobie zapił i mówi, co tam jeden głos? Głowa mnie boli, nie chce mi się jeść i z żoną nie poszli i dwóch głosów nie było. To sobie odpowiedzmy o sile każdego głosu. To powinno być dla każdego oczywiste. Proszę państwa, zapewne również z was, ilość osób jest w komisjach wyborczych. Zgłaszaliśmy tam, gdzie była możliwość. Zapraszam, żeby te osoby bardzo skrupulatnie się przyglądały, ale również brakuje nam mężów zaufania. Niewielu chętnych jest, by poświęcić za darmo, za Bóg zapłać, ku większej chwale Bożej i ku ojczyźny potrzebie, poświęcić tę niedzielę, żeby tam patrzeć na ręce, analizować, protestować, jeżeli jest coś złego, bo jeżeli czegoś nie wpiszemy do protokołu, to tego nie ma. Nie ma możliwości odwołania się do sądu, procesu i tak dalej. To nie jest tak, że mnie przekonają albo usuną wadę, którą zgłosiłem. To wszystko musi znaleźć się w protokole Komisji Wyborczej. Zapraszam jeszcze, jeżeli ktoś jest chętny do pomocy w obserwowaniu wyborów jako mąż zaufania, zapraszam do struktur PiS-u po to, żeby uzyskać odpowiednie zaświadczenie i być tym naszym wsparciem w wyborach. Ja często słyszę, no róbcie coś, niech PiS pilnuje, żeby wybory były uczciwe. To ja państwu powiem, w Prawie i Sprawiedliwości w Polsce jest 20 parę tysięcy ludzi. Często starszych, schorowanych, takich, którzy nie pójdą do komisji wyborczych. Nie wolno również w komisjach wyborczych być rodziną tych, którzy kandydują, a przecież wielu z nas kandyduje. Żeby obsadzić komisje wyborcze, trzeba w Polsce 80 parę tysięcy ludzi. Jeżeli społeczeństwo się nie obudzi, tylko będzie się oglądało na Prawo i Sprawiedliwość, to sobie nie poradzimy. Ale jestem przekonany, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję państwu również za dzisiejsze spotkanie. Wspólnie damy radę. Szczęść Boże.